37-letni mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego postanowił odwiedzić mieszkających w Głogowie rodziców. Ta jego wizyta nie miała jednak spokojnego przebiegu. Nie zważając na fakt, że obydwoje z rodziców byli objęci kwarantanną, mężczyzna wtargnął do ich mieszkania, doszło tam do nieporozumień i sprzeczki, a wynikiem tego zdarzenia były groźby kierowane pod adresem rodziców. Mężczyzna odpowie również za spowodowanie obrażeń ciała u swoich rodziców. Został zatrzymany przez policjantów. W związku z naruszeniem kwarantanny zostały zastosowane specjalne procedury przy takim zatrzymaniu. Mężczyzna otrzymał zarzuty i grozi mu karę do 3 lat pozbawienia wolności. Został objęty dozorem policyjnym i zakazem zbliżania się na odległość 50 metrów do pokrzywdzonych. 37-latek poniesie karę za naruszenie przepisów obowiązujących w czasie epidemii, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności, a także do 30 000 złotych grzywny.